Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i robimy mały call to action. Pewnie nie wszyscy z was wiedzą, że Rivida został zaproszony do Kalifornii na rozmowę z deweloperami w sprawie nekromantów i będzie mógł on zadać pytania, przeprowadzić wywiad zapewne z deweloperami. Akcja polega na tym, że zbiera on pytania i propozycje, jeżeli chodzi o Diablo, jeżeli chodzi o takie pytania, jakie byście chcieli zadać deweloperom. Tylko że chodzi tutaj o w miarę sensowne pytania, bo bardzo dużo widziałem tam ludzi pyta o takie rzeczy jak kiedy Diablo 4, albo kiedy pogrzeb gry, albo całą masę takich pytań, no, które nic nie wnoszą, bo wiadomo, że deweloperzy na to nie odpowiedzą, wiadomo, że Rivida tych pytań nawet nie zada. Moi kochani, zbieramy pytania pod filmem Rivida, bądź pod moim, jeżeli wam się nie chce przeskakiwać, to ja wasze pytania prześlę. On zbiera również pytania od społeczności całych, czyli na przykład od Klanu Rozegrani, od Klanu Demons of Wind, od Legiona Klanu, od Irona Klanu. No jak najwięcej trzeba zebrać tych informacji od ludzi, którzy faktycznie w Diablo grają, bo wiecie, jak ktoś zagrał raz na premierę Diablo 3, raz na premierę dodatku i stwierdził, że gra jest gówniana, no to jakby jego pytania teraz są na wartości, bo może spytać tylko kiedy Diablo 4 albo takie rzeczy, które podobają mu się bądź nie, ale nie zostaną mu do gry wprowadzone, tak? Chodzi tutaj bardziej o ludzi, którzy faktycznie grają i te pytania Rivida zbierze, wybierze najlepsze i zada je, przynajmniej postara się zadać w Kalifornii prosto w twarz twórcom. Tak więc zapraszam was, zachęcam was do tej akcji. Ten film powstał po to tylko, żeby troszeczkę bardziej nagłośnić, chociaż Rivida ma dużo większy zasięg, ale zawsze jakiś tam procent zasięgu więcej tutaj będzie. Tak więc, moi kochani, napiszcie pod tym filmem, bądź przejdźcie do filmu Rivida, który będzie w opisie i tam napiszcie swoje propozycje czy pytania i wtedy to jest taki moment, w którym naprawdę mamy coś do powiedzenia, bo wiecie, pisząc coś na forum, nie zawsze to Wuluksar odczyta, a jak odczyta, nie zawsze odpowie, a w momencie, kiedy zadacie naprawdę ciekawe pytanie, no to mamy swojego takiego wysłannika, który ma na celu to samo co my, tak? Żeby ta gra była po prostu lepsza, żeby coś się w niej poprawiło i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, moi kochani, nie zawiedźcie mnie, nie piszcie trollowych tutaj pytań, ani żadnych rzeczy i możecie Rivida ode mnie pozdrowić i widzimy się, moi kochani, w następnym filmie. W tym tygodniu powinien być już codziennie jeden film. Przynajmniej postaram się o to. Tak więc widzimy się w następnym filmie. Pa, pa i dzięki wam wielkie z góry. Jesteście zajebiści.